Siema, tutaj Juras i zapraszam was na kolejny odcinek z serii The Binding of Isaac Repentance. Czy na pewno włączyłem? Raczej... Tak, dobra. Okej, tamty Jacob, jeszcze trochę zostało, mimo że zginąłem w ostatnim odcinku, to udało mi się pokonać Mega Szatana i ten Darkroom, także spoko. Kurde, no muszę to Delirium zrobić, no to jest najgorsze. Chciałbym to jak najszybciej zrobić, żeby to mieć z głowy. No to spróbujmy, kurczę. Za pierwszym razem prawdopodobnie to się nie uda, wątpię. No bo to jest Tainted Jacob, no ale zobaczymy. Ile razy będę potrzebował. O, użyłem Animasoli, ten na mnie nie poleciał. Już dobry start, widzę. Już mnie Tainted Jacob poszukuje od samego startu. No bo użyłem Animasoli. A on sobie postanowił, że nie poleci. Fajnie, fajnie, cieszę się. Cieszę, że jesteś. Nawet nie będę nic mówił, nawet nic nie powiem. Tylko od razu restartuję podejście. Nawet nic nie powiem. Fajna postać, najlepsza. Dobra. Tak, i jak zrobić Delirium, przepraszam. Musiałbym Hasza pokonać w pół godziny. Ale tą postacią to nie będzie takie proste. No to let's go. O, co ci się stało? Delirium, spokojnie. Nie no, chyba sobie jaja robisz. Jak on mnie trafił? Jak? Nie no, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Gdzie on mnie trafił, ja się pytam, ten Isa. Gdzie? Gdzie on był? Przegram to. Pod sam koniec to przegram. To nawet nie jest żart, ale to autentycznie przegram teraz. Nie mogę stąd uciec? Nie mogę. Gdzie on mnie trafił, ja się pytam, ten Isa. Gdzie? Jakim prawem ja od niego dostałem? Nie, to jest niepojęte. To jest żart. To jest żart. To jest żart. To jest żart, że ja od niego dostałem. Nie, ja to patrzę na filmie autentycznie. Zaraz. Jakim cudem ja od niego dostałem? Nie, no teraz nie zobaczę, bo nagrywam. To wiecie co? Robię sobie przerwę, bo ja mam dosyć tej postaci. To jest jakiś żart, że ja od niego dostaję. Jak? Ja to sprawdzę na filmie. Gdzie ja od niego dostałem? Okej, jestem z powrotem. Czekaj, sobie przerwę zrobiłem. No i dobra, kontynuujemy, o Boże. Dobra, już wszystko wiem, sobie sprawdziłem. Host hat, odporność na bomby. Spoko. Wszystko wiem, sobie sprawdziłem. No faktycznie wleciał we mnie. Jak tam sobie biegałem między Delirium, to w pewnym momencie przebiegnąłem koło Darkisy, no i oczywiście zaszarżował. Mimo, że ja się ruszałem później, to oczywiście i tak wpadł prosto we mnie, także fajnie, nie? No, super. Fantastycznie. No i dobra, próbujemy znowu. Sobie przerwę wziąłem. Musiałem, no bo po prostu nie mogę. Wykończy mnie ta postać, wykończy mnie. No dobrze, no jeszcze dużo nie zostało. Zrobić tego cholernego Delirium. Potem The Beast. Będzie koniec. A jeszcze host hat może blokować obrażenia, no tak. No to miło. No dobrze. Tutaj się nie dostanę, a nie, spokojnie, dostanę się. Później jak będę miał latanie, nie? Tak. Faktycznie. Ślicznie. No to jeszcze raz, no najlepiej przez Hasza. Oczywiście, że tak. Tego Delirium się dostać. O, Old Bandage jest spoko, jest HP upem.
Old Bandage jest spoko, ponieważ on daje nam szansę na wydrupienie czerwonych serc. Także milutko, nie tylko HP up zwykły, ale też mały bonus. Dobrze, dobrze. Okej, no to chodźmy jeszcze do Curse Roomu i później chyba można już skończyć mieszczenie. Powinno być git. Okej, fajne serducho. Dobra, traf mnie. Weźmy tą bombę, no i tyle. Tutaj już wystarczy, okej. O, rety, uff, dobra. Próbujemy dalej. No co? Nie mam za bardzo wyboru. Dobra, Sacrifice Room. No już tutaj nie gramy, nie ma potrzeby. A, bez sensu tak z nim walczę. Zawsze powinienem sobie spanować tego Isa. Dobra. Mimo wszystko. Może mi się to nie podobać, no ale to jest lepsze rozwiązanie. Okej, nie ma żadnych kluczy, spoko. Nie szkodzi. Ja naprawdę nie ma żadnych kluczy, mam nadzieję, że jakieś znajdę. Ajajaj. Przydałoby się. Czekaj. O, chciałem sobie bombę podrzucić. Tam mógł być super secret room. No faktycznie mógł być. Dobrze. Dobra, szybko na bossa. Zobaczymy sobie, co tam jest w Devil Roomie naszym ciekawym. Znowu ten? Podwójny boss? Tylko teraz Steven. Auć. Dostałem Devil Room, a chyba jeszcze pod koniec otrzymałem obrażenia i spadło mi do 33%, albo mniej nawet, nie wiem. Nie wiem. Zróbmy to tak, tu weź to, tu to. Będzie git. Dalej nie ma tego. Klucza. C-section, wow. Okej. Okay. No to warto było zdecydowanie wziąć ten przedmiot pod spację, oj tak. Dobra, nie ma treasure room, ale jest C-section. To myślę, że bardzo dobra wymiana. No ja bym powiedział, że bardzo przyjemna. Zdecydowanie. No, już prawie mnie złapał gnój. Już prawie mnie złapał. No mnie to wie jak złapać, nie? Od razu. O Boże, i znowu Floodetka i w sumie. Tak często je dostaję ostatnio. Jak gram jeszcze ten Jacobem, masakra. Dobra, no C-section niby wszystko spoko, ale z podstawowymi statystykami mimo wszystko to tak nie wymiata, jak się wydaje. Znaczy dalej jest mega, ale to trochę za mało. Mega to trochę za mało. Troszeczkę. Ale dobra, nadrobi się po drodze. Miejmy nadzieję. Nie no, jak już mamy C-section, to na pewno jakoś sobie poradzimy. Secret Room może super, to znaczy, że możemy... Uuu, Binge Eater jeszcze. Auć. Jeszcze Binge Eater, fajnie. No biorę to, na pewno. To znaczy, że teraz każdy item będzie miał dodatkowo drugi item, który będzie jedzonkiem i możemy sobie wybrać, czy chcemy item normalny, czy jedzonko. Jedzonko chyba jeszcze będzie nadawało bonusy do innych statystyk. No to na pewno wolę jedzenia. No widzicie, jeszcze daje nam bonusy do innych statystyk. Nie wiem, czy to są na stałe. Daje nam obrażenia, ale one spadają. Ale widzę, że inne bonusy daje na stałe, także spoko. Okej, fajne, fajne. No dobrze.
Dobra, chcę użyć tego. We need to go deeper, tylko nie wiem gdzie. Bo to trzeba na specyficznych miejscach użyć, na przykład tu. Tam, gdzie jest jakiś kawałek terenu. Taki bonusowy. I tutaj na pewno chciałbym Infestation 2. To na pewno. Infestation 2 jest spoko. Tam, gdzie jest jakiś skrawek ziemi inny. Jak leżą jakieś deski, jakieś kałuże czy coś, to tam można sobie postawić crawl space'a pewnego. O, już widzieliście? Patrzcie go. Spoza mapy sobie zdecydował, że będzie szarżował. Słyszałem w porę. O, niepotrzebnie tą bombę stawiałem. Kompletnie niepotrzebnie. Sacrificial Dagger chyba mnie uchronił przed chwilą. No dobra, o kurczę, tamten HP up by był lepszy. Bo daje nam jeszcze staty, znaczy pfu, trinket, no ale dobra już. Nieważne. Spoko, zaraz to sobie wszystko pootwieram, tylko najpierw jeszcze wyczyściłbym to piętro, bo chyba... A nie, mamy już wszystko. Spoko. Jak to będzie działało z C-section, ten trinket? Oj, bardzo źle. Nie, bardzo źle. Okej. Nie ma żadnych soul heartów, ue. Słabizna. Dobrze jest. C-section powinniśmy ładnie tutaj w miarę szybko czyścić. I z tym darki są. Nie mam bomb. Jest tu gdzieś jakaś bomba? Może w sklepie być. No dobrze. Jak nie, to może być w skrzyneczce. Tylko że do niej mogę się dostać dopiero jak będę duchem. A wtedy tu już nie chciałbym, szczerze mówiąc, walczyć z niczym. Jeszcze tam jest Eternal Heart, dobra. No, dużo zdrowia sobie nazbieram. Jak mamy tego Binge Eatera, to spokojnie. Będzie mnóstwo zdrowia. To już o zdrowie nie musimy się martwić. Będzie git. No, wolę speed upa. Muszę być trochę szybszy, bo właśnie jestem za wolny. Zdecydowanie za wolny. Trochę speeda się przyda. Dobrze jest. Dobra, teraz możesz mnie zranić. Spoko. Zbierajmy wszystko po drodze, to co chcemy. I powinno być git. O, wezmę sobie to, to jest ciekawsze. Troszeczkę grubsze łzy, nie wiem czy to działa. O, działa chyba na C-section. No działa. Dobra, sklep już sobie daruję. Chodźmy dalej, okej. Dobrze to wygląda, przynajmniej na razie. Tu widzę jakiś skrawek jest z ziemi inny. Dobrze trafiłem. O, proszę. Black Market. Dawno go nie widziałem. O Boże, te muchy. Badajcie stąd. Na pewno Blanket chcę. To na pewno, na 100%. W sumie, zaraz, jak to wszystko pozbieram, to dostanę bonusy, nie? A wyjdę na zero, tak czy siak, przecież. No tak. No to poproszę to wszystko. I tak wyjdę na zero, a dostanę staty. Spoko. No i to mi się podoba. No ten Binge Eater bardzo pomoże tutaj. Jeżeli chodzi o statystyki, spoko. Nie za bardzo o damage, bo damage i tak spada, ale... Jest okej. Szybko strzelność wzrasta, to jest ważne. Żeby strzelać jak najszybciej. C-section. No ale fajnie, że wpadło C-section.
Teraz jest git. C-section i binge eater załatwią sprawę, jeżeli chodzi o obrażenia, o statystyki. Zdrowia też będziemy mieć dużo. Także jest fajnie. Możemy trochę przyspieszyć, żeby zdążyć na tego hasza. Możemy trochę przyspieszyć. O! Teleport do Devirumu. Kurde, ja nie chcę jeszcze tu być. No dobra. Kawałek Gapiego sobie weźmiemy, ale na razie to tyle. Ile mam jeszcze czasu? Myślę, że z tym co mamy to zdążymy. Nie powinno być źle. Znowu Flooded Caves, Boże, co jest? Masakra. O, dobra. No to teraz bombka by się bardzo przydała, żebyśmy sobie weszli za darmo do Boss Challenge Room. To by było fajne. To by było bardzo miłe, nie pogniewałbym się. Dobrze, Arcade. To pewnie nie będziemy grali. Jak już zdrowie leży w sumie. Dobra, tyle wystarczy. Idziemy dalej, szukamy bomby. By wejść tam. O, ale nie takiej bomby, no nie takiej. Może nie takiej. O, dobra, wracamy. Szybko, szybko, żeby to zrobić. Jeszcze tak, ani nie ma sklepu, ani treasure roomu. Chciałbym do obu wejść. Dobrze, uuu. Kupon, co ciekawe. No wolę to, szybkostrzelność. Jest kuponik, czy ja chcę kuponik brać? Nie wiem, czy jest sens brać kupon tą postacią, szczerze mówiąc, jak ona ma i tak darmowe devirumy. Nie widzę sensu. O, jaka fajna animacja. Bighorn sobie przywołał Littlehorna na ręku, jakie śmieszne. Dobra, na bomby jestem odporny, to mi nic nie zrobię, już zapomniałem o tym. Nie wiem, czy ten kupon... Jedzenie sobie weźmiemy. Nie potrzebuję kupona. Dobrze, jeszcze bardziej szybkostrzelność. No i o to chodzi. Szybkostrzelność nie spada. Szybkostrzelność nie spada. To jest bardzo ważne. Tylko obrażenia. Okej. Dobrze jest, dobrze jest. No to mam PhD, jak najbardziej, poproszę. Pozytywne pigułki. No i to mi się podoba. No oczywiście gridzik w sklepie, no trudno. Jeszcze będą dwa sklepy, spokojnie. Jeszcze może być max jeden grid w sklepie, także na pewno przynajmniej jeden sklep będzie. No okej, okej. Nie chcę mi się już wracać. Super Secret Room znaleźć. Nie chcę mi się... O, Fallen! To znaczy, że będzie gwarantowany item z Devi Roomu. Ciekawe. Okej. Ale nie, no Judasa nie chcę. Dawaj mi jedzonko. To już brałem chyba. No książkę bym mógł wziąć. 1/3 do tego. Bookworma. Dobra, już nie będę się wracał po ten super secret room. Nie chce mi się go szukać. Nie chce mi się. Nekropolis bez klątwy, okej. Może być jak najbardziej fajnie. O, ale pajączków sobie tutaj, no spanowaliśmy, no faktycznie. Pająki za pająki. Dobra, kolejny crawl space gwarantowany. Uuu, jaki dziwny. Bardzo dziwny. Ja nie wiem, czy ja chcę tu grać na tobie, wiesz? No, prawie dostałem, o tym mówię. Mam mało miejsca do manewrowania. Nie, szkoda czasu. Wychodzę stąd. Tą kartę tylko wezmę. Dobra, gdzie ty jesteś? Z lewej wyskoczyłeś. Fajnie.
Czekaj. Dobra, fajne rzeczy, spoko. Sorry, że nie brzmi jakoś bardzo entuzjastycznie, no ale dalej wiem, jaką postacią gram. Mogę mieć najlepsze rzeczy na świecie i co z tego? Dalej wiem, że to jest Tainted Jacob. To ciągle będę się szykował na najgorsze, co może się stać. O, dwie, cztery skrzynki. Spoko. No i fajnie. Dobrze, że Consolation Prize złapałem, bo nie chciałem w sumie HP upa stamtąd. To było fajne. Nawet nie wiem, co mi Consolation Prize zwiększyło, nie sprawdzałem. O, to jest ciekawe. Chariot, Empress. Może być to, co mamy w sumie. Raczej w lewo tylko zostało, no dobrze. Na boss rusha raczej nie zdążę, ale na hasha powinienem. Skoro w łąbie i tak przyspieszę, bo nie będzie już tam treasure roomów, innych tych dupereli. No to wiecie. Dobra, nie chciałem w sumie tego otwierać. Dobra, treasure room. Tylko, że nie będzie klucza, jeszcze do sklepu fajnie by było wejść. Ale dobra, trudno. Druga książka, okej. Jeszcze jedna i będzie bookworm. No, strzelać podwójnym C-section, no to już fajna sprawa by była. Naprawdę fajna. To już by było dobre. No to wszedłem teraz. Czy ja już tu miałem crossbacea? Miałem. Spoko. Dobra, no trudno, wychodzę. Dawaj jedzenko. Idziemy dalej, trudno, już nie będzie sklepu. Nie chce mi się już wracać. No właśnie, jeszcze Curse of the Lost jest. Trochę potrwać. Na hasza, znaczy pfu, na boss rusha pewnie nie zdążę. Tym bardziej, że jest kurde to Curse of the Lost. Dobra, zobaczmy Crawl Space. Proptosis. A szczerze mówiąc, Proptosis. Kurde, nie jest chyba za dobra, nie? Na C-section mi się wydaje, bo im dalej są strzały, tym mniej zadają. No to nie jest za dobra. Dobra, raz sobie Proptosis daruję. Nie, no to nie jest dobra broń. Niestety. Tank Depsta? No właśnie się zastanawiam, co ja tu tak dostaję. No to za łatwo nie jest, to Tank Depsy. O, teleport do secret roomu, to już w ogóle nie będę wiedział, gdzie jestem. Teraz to tym bardziej. Dobrze, że go zatrzymałem, bo oczywiście już leciał prosto we mnie. Gnojek. Okej, minutka jeszcze. Ale nie mam teleportu i tak. No nie mam. Patrzę na te czaszki, no ale nie widzę tej karty. Nie widzę. O, jest teleport do sklepu, to może z tym spróbuję. Tylko, że musiałbym... No mam minutę niecałą. Nie wiem, czy pokonam matkę, jeszcze jej nie znalazłem nawet. No, raczej nie zdążę. Trudno. No dobra. Raczej nie zdążymy. No dobra, to chodźmy do treasure roomu, chociaż i sklepu.
Panie, co tu tyle tych skrzynek? Drewnianych się spawnuje. Dawaj jedzonko. O kurde, żem zespawnował, brawo. Dobra, już nie patrzę na czas, bo wiem, że jest po czasie. Trudno. Patrzcie, no kurczę, 3 drewniane skrzynki na jednym piętrze. Nieźle, chyba nie miałem tak jeszcze. Nie najgorzej. Kurde, tu jest full health. No ale szczerze mówiąc, ja nie będę miał problemu ze zdrowiem. Może mnie Darkisa zabić, jak zawsze zresztą, także no. No, tyle zdrowia, że wezmę to pertro. I znowu czerwona matka. Kurczę, no chyba trzeci raz, jak mam Painted Jacoba, to ta matka się spawnuje. No kurde, no. Masakra. Dobra, tam mam blankecik. Dobra, no pod Polaroida nie ma sensu grać. To chociaż weźmy sobie negatyw, sobie zwiększymy obrażenia trochę. No i dobra. O, łąb Excelka, to w sumie bardzo dobrze. Mamy 9 minut, żeby ją przejść, bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Patrzcie, co chwila to drewniane skrzynki. Co się dzieje? Się spawnują, nieźle. O, nie wiem, czemu to tak zrobiłem, ale spoko, nie ma znaczenia. Okej. Jakie fale, ciekawe. Myślałem, że tu będą inni bossowie, a tu dają bossów z basementa. Cs, ciekawe. Okej. Teraz się ładnie wkopałem. Dobra, jakoś wyszedłem, ale ledwo co. Zaraz, bo jeszcze nie użyłem. No tylko nie wiem gdzie, co tu mam użyć to. Wszystko jest czerwone, nawet nie widzę dobrze, co się wyróżnia. Dobra, możemy wejść do Cursorumu, czemu nie? Stracę dużo zdrowia, ale nie szkodzi. Zaraz sobie odnowimy. Dobrze. Nie wiem, czy to brać to pertro na Devilu, czy może do Hasha. On tam ma trochę itemów. Dobra, o Boże, będziemy tutaj siedzieć. Jak to jest Excelka, trochę to zajmie. No dobra, mam jeszcze 7 minut, to spokojnie powinien zdążyć, no ale mimo wszystko to może trochę zająć. Jak szybko nie znajdę bossa. Nożem otworzył. Cs. No idź stąd, no. Dobra, gramy. Dawaj coś innego. O, jedzonko, jedzonko na jedzonko chyba przychodzi. Nie ma znaczenia co wezmę. Dobrze. No naprawdę, ślepe zaułki same trafią? Na takim wielkim piętrze? Kto by pomyślał? Dobra, kolejny crawl space. No ta, tylko znowu. Nienawidzę tego Darkisa w tych crawl space'ach. On mi w ogóle nie daje przejść nawet. W
skwap jedzenia. No i fajnie. No, z binge eaterem nie ma problemu absolutnie żadnego z HP. Absolutnie żadnego. To jest spoko. No tak, tylko teraz raz dostanę i nie będzie Devirumu, bo nie ma nawet miejsca na soul hearty. Pss. O, rety. No, teraz pełno soul heartów się pojawia, no ale trudno. No trudno. O, to jest fajny trinket. Ten Lil Clot jest spoko. On będzie ze mną strzelał. Zresztą ma jakiś mini C-section, widzę. To spoko, jak najbardziej. Gdzie gnoju lecisz spoza ekranu? Jak ja nienawidzę, jak on to robi. Jak spoza ekranu wylatuje. Musi jakoś specyficznie się ustawić. Że już na mnie leci jakoś w tamtym pokoju, ale teraz dopiero. I pokazuje animacja, nie wiem. Dobra, dużo pokojów tu nie powinno być już. No i tak mi się wydaje. Oho. Da, fajny, bardzo fajny pokoik. Jeszcze z tym gnojem. Jak tylko on tylko czeka, żeby mnie trafić, no. On tylko czeka. Chodźmy po to zdrówko, no raczej jesteśmy blisko bossa, gdzieś powinien być na prawo, tak mi się wydaje. Kurczę, tyle tego jest, ale dużo już nie zostało. Dobrze, ślepa zaułka, dobrze gro, niech ci będzie. Spokojnie, mam jeszcze 4 minuty. Możesz sobie dawać ślepe zaułki, już dużo tutaj pokoi nie zostało. Ja się zawsze boję go puszczać w tych cienkich pomieszczeniach. On mnie trafi w końcu. Kolejny ślepy zaułek, dobrze, dobrze. Tss. Dużo pokoi już nie zostało, dobrze. Puszczaj sobie ślepe zaułki, gro. Niech ci będzie. Aha. Teraz na prawo. Widzieliście, jak chamsko tarżuje? Jak ledwo wchodzę do pokoju. Majaczek. Ja wszystko widzę. No, na pewno. 4 razy się dałem przez niego trafić, faktycznie wszystko widzę. Ps. Dobra, teraz dwóch bossów, co jest? Skolex pierwszy, ta? Super. Prawie go puściłem na mnie, no brawo, Julius, brawo. Brawo, brawo, nie ma co. Jeden leży. Daj mi statystyki. No i dobra. No, prawie we mnie wleciał, no kurde, no, jak on mnie wkurza. Odwal się, no. No, spadaj. Nie ma Devirumu. Ja w ogóle mam jakiś item z Devirumu? Ej, bo nie widzę autentycznie. Gapi Scholar chyba, tylko nie wiem, tak słabo ogólnie. O, jakiś damage up. Nawet nie mam gdzie Pertro użyć, może tutaj. To jest w sumie fajne, zwiększa nam nasze płatki. To mogę użyć. No nie będzie ten face reward, on czasami strzela naszymi pociskami. Może być. Tutaj to, żeby staty sobie zwiększyć. Win of Hearts, spoko. Jeszcze tak, Crow Space'a możemy sobie tu sami zrobić. Nie musimy szukać w kamieniach. Ale ten Crow Space to taki sobie. Szczerze mówiąc, to Queen of Hearts fajne, pomoże nam zregenerować zdrówko na pewno.
Soul of Eden jest, ale tu chyba już nie ma itemów. Bo wszystko pozbierałem. Dobra, dasz mi ten naładować? Dasz mi, dziękuję. Licznie sobie podładowałem maszynę. Wow, aż 9 szczęścia mam. Kiedy ja to nazbierałem? Znaczy wiem, że teraz 2 szczęścia dostałem, jak maszynę ładowałem, no ale nawet. Kiedy to się nazbierało wszystko? Nie mam pojęcia. No dobra, let's go. Powinno być w miarę okej. Mamy C-section. Mamy dużo obrażenia i szybkostrzelność. Także powinno być git. Jeszcze mam blanket. Spoko. Dobrze, bijemy, bijemy. Nie ma problemu. No chodź tu, chodź tu. Patrz. Dawaj. Weźcie z tego Darkisa stąd. Nie wiem, czy trafiłem, chyba nie. Nie ma znaczenia, już mamy takie obrażenia, że bez Darkisa sobie poradzimy. Czekaj, jak mam tego blanketa, to czy Darkisa najpierw trafi Holy Mountain? Pewnie nie, co od razu mnie zamieni w tego, w Losta. Pewnie ta. Gdzie on jest? Gdzie jest Darkisa? Nie widzę go. A, dobra, zatrzymał się na haszu, pewnie. Nie mógł się ruszyć. Spoko. Dawaj, puszczaj tam na wszystko. Okej, oho. Teraz będzie. Ciężko w ogóle gdzieś uniknąć nawet. Dobrze. Haszyk leży, fajnie. Też zdrówko. Dobrze, jest dobrze. Spoko, no i lecimy sobie. Css, na delirium, tak? Tak jest. No i zobaczymy, jak teraz to sknocę. Co teraz zrobię głupiego? Że zginę. Jestem ciekaw. O Boże, The Void Curse of the Lost, no naprawdę. No come on. Sigil of Baphomet w sumie jest spoko. Sekunda śmiertelności za każdego zabitego minionka. To jest spoko. Wezmę sobie. O tak, to jest spoko. To jest fajne. No i to się skaluje, łączy ze sobą. Oczywiście, czy jak zabiję 12 wrogów jednocześnie, to 12 sekund dostanie śmiertelności. To jest fajne, fajne. To jest git. To już ślepy zaułek trafiłem w wojdzie? Naprawdę? Cs. Jak szybko. Co to jest? A w sumie ten, bookworma dostanę, to spoko. Jak książki nie potrzebuję. Ale dostanę bookworma, także nie ma problemu. Czyli co jakiś czas będę strzelał podwójnie. Fajnie, fajnie. Czemu ja mam szybkość łez taką wysoką? 2,80, co jest? No naprawdę. Tamten trinket w sumie też jest spoko, ale wolę Sigil of Baphomet. Ta tarcza jest spoko. Jeszcze żyje ten mój klot. Jeszcze nie dostał, o dziwo. Jakie śmieszne pomieszczenie. Ale tutaj już mi nie pomoże, niestety. O Boże, The Void Curse of the Lostem. Mi się nie chce tutaj chodzić teraz. O, Magic Mushroom, może? Figuły też w sumie mogą być. Już zapomniałem, że przecież mam PhD. Dobrze.
piguły kolejne. Chętnie sobie wezmę. No tu jest Badgas. Badgas to może nie. No dobra. Fajnie było się tam przedostać, no tylko że nie ma za bardzo jak na razie. No wow, że jeszcze żadnego bossa nie trafiłem, to jest ciekawe. Ani jednego. Mam nadzieję, że jak trafi jakoś bossa, to będzie delirium. O proszę. No tego się nie spodziewałem, tak sobie tylko powiedziałem. A tu proszę, no dobra. Spróbujmy teraz. Teraz patrzę na ciebie, gnoju. Nie załatwisz tak jak ostatnio. Muszę na niego patrzeć cały czas. Gdzie on jest? Nie widzę go. Jest. Odpalmy sobie ten Queen of Hearts, żeby tam serduszka leżały. No i będzie git. Licznie. O, już starżuje gnój. Ja tylko na Isę patrzę, mnie nie interesuje nawet delirium. Mam tyle zdrowia, że sobie damy radę. Tylko żeby Isa mnie nie trafił. To mnie interesuje. Gdzie ty jesteś? Zniknęłeś mi z oczu. Jest, dobra, mam cię. Nie, no to walka to jest totalny chaos. Delirium z Dark Isą. To jest jakaś masakra. To jest chore, nienormalne. Jesteś, jesteś. Dobra, bij mnie delirium. Ja mam dużo zdrowia jeszcze. No, dobij go, jest, dobrze. Wal się delirium. Uff. Dobrze, nie było tak źle. O dziwo, za drugim razem mi się udało zrobić delirium. Co mogłem już zrobić znacznie wcześniej w tamtym odcinku, no ale zginąłem, no ale dobrze, że jest. Wychodzę stąd. Wychodzę stąd. Licznie, chyba nawet w miarę szybko. Super. A ja nie ma solo odblokowaliśmy, czyli to co ma Dark ten Tainted Jacob. Dobra, no to jeszcze The Beast. I Tainted Lost the Mother, tylko po jednej rzeczy mają. Super. Dobra, to może w kolejnym odcinku kimś innym sobie zagramy. O tego The Beast też bym chciał zrobić, bo chyba tam item się odblokowuje, tak. Ja bym te itemy często powinien odblokować wcześniej, żeby potem je znajdować, bo są potrzebne do kolekcji. Dobra, muszę Delirium pokonać. Jeszcze ty musisz pokonać Delirium, ty. Okej, okay, pamiętam. To co, Tainted Blue Baby? Rewanż na Mega Szatana, bo chyba dwa razy przegrałem na Mega Szatana tą postacią. Fajnie było się znowu zrewanżować. No ale to w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema.